Ja się nazywam Justyna Czarnota, jak zostało powiedziane. Na co dzień jestem pedagogzką teatru. Pracuję w Instytucie Teatralnym i zajmuję się teatrem dla dzieci i młodzieży. I ta dzisiejsza dyskusja będzie wychodziła, jak Państwo wiecie i widzieliście przed chwilą, spektakl Włosy Mamy, więc będzie wychodziła od włosów mamy. I oparta jest na takim moim założeniu, że przyglądając się teatrowi dla dzieci, możemy mieć przestrzeń dla szerszej dyskusji o różnych w ogóle tematach. Dzisiaj to będzie taki wątek teatru formy i tego, w jaki sposób w ogóle wybierać formę artystyczną dla tematów, z którymi pracujemy, szczególnie jeśli to są tematy trudne, tabuizowane. I żeby ta dyskusja była dzisiaj możliwa, są ze mną goście, którzy też zostali przedstawieni z imienia i nazwiska, ale pozwolę sobie troszeczkę przybliżyć ich. Anita Piotrowska, to właśnie jej spektakl przed chwilą widzieliśmy wszyscy, czyli Włosy Mamy. Marta Kowerko-Urbańczyk, która jest, w ogóle jest adiunktką na Uniwersytecie Białostockim, ale jest specjalistką w obszarze literatury dla dzieci i młodzieży, więc troszeczkę stworzy taką podwalinę szerszą o tym, co w ogóle w literaturze słychać współczesnej. Oraz Paweł Chomczyk, aktor i reżyser, założyciel grupy Koincydencja i siedliska Solniki 44, wspaniałego, ale także człowiek, który, jak myślę, może bardzo dużo powiedzieć o tym, w jaki sposób szukać formy dla różnych tematów, szczególnie w teatrze niezależnym. Także w takim składzie się spotykamy. Dyskusja potrwa około godziny. I to moje pierwsze takie pytanie, troszkę o głosy każdego z was, jest takie wokół tego hasła tabu, bo ja tak w sumie dość sprytnie przygotowując opis, od razu powiedziałam, czym ono jest dla mnie, jakie tematy widzę. I chciałam was zapytać, to takie pierwsze rozgrzewkowe pytanie, jak słyszycie tabu w sztuce, to myślicie? O czym? No właśnie, kiedy przeczytałam ten temat, to pomyślałam sobie, że w zasadzie nie czuję, żeby jakieś tematy w ogóle były tabu, że tak naprawdę sztuka i spektakle już powstają na każdy temat i wydaje mi się, że mało co już w ogóle budzi jakiekolwiek kontrowersje, ale potem, kiedy zaczęłam jakby głębiej się nad tym zastanawiać, no to w sumie to wszystko zależy indywidualnie od jednak każdego człowieka i faktycznie mi się wydaje, że nie ma takiego tabu, ale jednak w wielu środowiskach te tabu nadal istnieje. I zgadzam się, że te tematy, o których właśnie pisałaś, mówiłaś, faktycznie są, mogą być nadal tabu. Wydaje mi się, że też takimi tematami są uzależnienia. No i właśnie choroby psychiczne wszelkie, to tak mi się wydaje. Mi się wydaje, że tabu to jest właściwie cień i żeby zobaczyć ten cień, trzeba byłoby taki szerszy kontekst stworzyć, bo to, co wszystko jakby mówimy, to wszystkie te tematy, które wyszczególniłaś, w pewnym sensie są obecne. Na pewno są obecne w literaturze dla dzieci i to od wielu, wielu lat. Są obecne również w teatrze, więc nie do końca jakby są tabu. To znaczy można spotkać wiele, wiele publikacji, a nawet literatura ich poszukuje wręcz, tych tematów, żeby je na nowo opowiedzieć. Natomiast być może sposób prezentacji, być może, nie wiem, niektórzy twórcy sięgający po te tematy próbują bardziej metaforycznie to powiedzieć, nie bardziej realistycznie, a tu mieliśmy bardzo taki ekspresyjny sposób, więc być może czasami dla niektórych pewne sposoby prezentacji są przekraczające pewien rodzaj wyobrażenia o tym, jak ta literatura powinna wyglądać, jak sztuka powinna wyglądać. Dlatego prawdopodobnie no, to trzeba podrążyć, co jest tak naprawdę tym cieniem w naszej epoce, bo raczej nie to, że śmierć czy choroba, czy takie jakby wiemy o tym, że to jest. Natomiast coś pod spodem jest takiego, że czasem trudno nam to wyrazić albo trudno nam to przyjąć. Dzięki, Marta. Halo?
Słychać, prawda? No, świetnie. Dokładasz też do tego, co ja powiedziałam o tematach, to często teatr opiera się na tematach, właśnie tą drugą nogę, jak myślę, tego, że wyzwaniem, które może być przekroczeniem tabu, jest właśnie sama forma artystyczna, którą my tutaj wybieramy. Nie? Że to w tym podziale na temat, formę i poszukiwaniu połączenia między nimi, to jest taka bardzo duża sprawa. Także dzięki za dołożenie tego fragmentu. Paweł, ty słyszysz tabu, to co? No, to kojarzy mi się coś, czego nie chcemy dotykać, a wydaje mi się, że dotykać nie chcemy bardzo wielu rzeczy z bardzo różnych względów. Ja nawet jestem w stanie pokusić się o taką teorię, że żyjemy w świecie, w którym coraz mniejsza przestrzeń jest zostawiana wolności artystycznej z różnych powodów. Te teorie bym chętnie w którymś momencie rozwinął. Także będę pamiętać. Także wydaje mi się, że tematów, których nie chcemy dzisiaj dotykać, bo nam się to po prostu nie opłaca albo się z jakichś powodów boimy, jest coraz więcej. Świetnie, czyli układa się to od tego, od coraz mniej i jesteśmy coraz bardziej odważni, do coraz więcej i jednak nie chcemy dotykać. A najśmieszniejsze jest to, że ja się zgadzam z tym, że jest coraz, że to jest paradoks jakiś, tak? Ale ja też go czuję. Czyli wydaje mi się, że też jesteśmy w stanie pogadać sobie o przestrzeniach i poziomach, na których to się po prostu artykułuje, bo ja się zgadzam z tym, że w literaturze, może tutaj nie jestem aż tak kompetentną osobą, ale w teatrze dla dzieci dochodzi do czegoś takiego, że wszystkie tematy, które dzieci dotyczą, są dotykane ostatnimi czasy i wydaje mi się, że rzeczywiście te tabu jakoś znika. Natomiast w przestrzeni takiej naszej mentalności społeczno-politycznej i tego, co nam się zaczyna opłacać albo nie opłacać, no to jest po prostu, to zaczynamy być zbudowani w zasadzie z tabu i z tego, czego nie powinniśmy dotykać. Dla mnie to jest super ciekawe, Paweł, co poruszasz i też przygotowując się do naszego spotkania, miałam podobne refleksje. Przede wszystkim miałam refleksję o takim powrocie dla mnie do momentu sprzed kilku lat, kiedy bardzo dużo jeździłam i oglądałam spektakli dla dzieci i myślałam sobie, że jak jeszcze raz zobaczę spektakl o śmierci, to padnę. Znaczy, że naprawdę po prostu to był tak typowy wątek, że wręcz po prostu większość teatrów miała taką ambicję instytucjonalnych, miała taką ambicję, żeby właśnie mieć trudny temat. No a wiecie, pojemność człowieka, widza, widzki, mnie jako osoby oglądającej też jest ograniczona. I stąd w ogóle się wzięło całe moje marzenie o tym, żeby takie uniwersalne historie i takie dobro na scenie. Ale też właśnie w tym jest to ty mówisz, skłania mnie właśnie do takiego, z jednej strony właśnie takiej refleksji o tym, że dużo trudnych tematów, przede wszystkim śmierci. Śmierć jako temat, mam poczucie, że bardzo zaczęła intensywnie funkcjonować tam mniej więcej 5-7 lat temu w Teatrze dla Dzieci, bo i Pręcik, Maliny Prześlugi robione w dwóch teatrach, w Opolu i w Toruniu, i chociażby Gęś Śmierci, Tulipan Januszkiewicza w Baju, to też stwarza krajobraz tej przestrzeni. Ale z drugiej strony właśnie myślałam sobie o tym, że teraz na przykład 10 lat temu tekst o Bogu na Arce o 8 chociażby, był strasznie popularny, ma kilkanaście realizacji w Polsce, które rok za rokiem delikatnie schodzą i po prostu już ich nie ma i nie są wcale tak chętnie wznawiane, jak patrzę. Więc na przykład właśnie ten temat Boga bardzo skonfliktowany w przestrzeni publicznej stał się czymś takim do unikania, lub temat seksualności, który w ogóle zmienia się. A mogę ci wejść w słowo? Chętnie. Bo Tarantino powiedział kiedyś coś takiego, jak ktoś właśnie postawił tezę, że no wiesz, ale tych filmów kung fu jest tyle po prostu, że no tak, ale jak możesz mieć dosyć, wiesz, filmów kung fu? Więc jak mi się wydaje, że też temat śmierci z mojej perspektywy, i znowu zgodzę się i nie, bo z jednej strony jest wyeksploatowany, no ale z drugiej strony czasami pojawia się coś takiego po prostu, co w jakiś arebur sposób mówi o tym i myślisz sobie, no nareszcie po prostu coś dociera do mojej, nie, do mojej wrażliwości, nareszcie coś zaczyna ze mną gadać, więc no nie wiem, no mi się wydaje, że to jest kwestia tego po prostu, że jest jakiś taki moment, że jakiegoś takiego publicznego snu, gdzie artyści zaczynają śnić to samo, nie?
i się zaczyna robić, o, on też robi o śmierci, on też robi o śmierci. No dobra, ale jeśli są motywacje ku temu, to jest pytanie jak z tymi filmami kung fu, nie? Że się pojawia się nagle Kill Bill i się okazuje, że mamy coś nowego, co mówi w jakiś inny sposób i też formalnie się inaczej z nami komunikuje. Także no, mi się wydaje, że jeszcze ta śmierć to jeszcze jest do podrążenia. Także metaświadomość artystów, wspólna świadomość artystów jest też tematem. I Marta, to jest może dobry moment, żebym ci oddała głos. Jak wygląda ta świadomość artystów, artystek literatury dla dzieci? Obecnie, właśnie w XXI wieku, zarysuj to tak, ja jak chcesz. Ja chciałam jeszcze tylko na moment do tej śmierci. Zachęcam. W ubiegłym roku ukazała się książka Tkaczka Chmur polskiej autorki Katarzyny Jackowskiej. Wydało małe wydawnictwo Albus. Pięknie zilustrowała tą książkę Marianna Sztyma. Ona jest właśnie o doświadczeniu straty dziecka. Ta książka zresztą też już jest zrobiona. Tydzień temu, właśnie to chciałam powiedzieć, tydzień temu dostała nagrodę miasta Warszawy, czyli prestiżową, czyli została tak naprawdę zauważona mimo malutkiej witryny, która ją przygotowała, i już jest w teatrze, czyli to działa tak szybko. Ten głód tego tematu, który już jest wyeksploatowany, twoim zdaniem jest jednak bardzo duży, że momentalnie praktycznie polska literatura, która się pojawia, jest już w teatrze i jest też nagradzana. Także to też jest super, żeby to złapać, wydaje mi się, żeby zobaczyć właśnie taką sytuację polskiego teatru, szczególnie dla dzieci, ale myślę, że to jest po prostu w całym teatrze, że publikacje, nie, że rynek wydawniczy właśnie tak działa, jest tak duże zainteresowanie ludzi teatru publikacjami, że naprawdę bardzo szybko są przenoszone rzeczy i Tkaczka Chmur jest świetnym przykładem, a w teatrze dla dorosłego widza chociażby Bez matek, który przed chwilą został nagrodzony nagrodą Nike, już ma swoje realizacje. Zresztą Włosy mamy swoją drogą też są super przykładem, bo mają drugą realizację w Polsce, nie? Spektakl o depresji matki, więc by tak powiedzieć, rzeczywiście taki wątek no, nieczęsto podejmowany i w każdym razie nieznane mi są w ciągu ostatnich lat takie realizacje. Marta, ale literatura dla dzieci. Bądźmy w tym wątku. Pytasz mnie jeszcze raz o, przypomnij proszę? O tabu w literaturze dla dzieci, jakbyś mogła powiedzieć, albo może takie tematy interesujące. Rany, teraz temat rzeka to jest, wiesz, Justyna, mogłabym sama godzinę gadać na ten temat, więc nie pozwolę ci na to, bo mamy godzinę na całe spotkanie. Nie, właśnie w takim jakimś lapidarnym skrócie to musiałabym powiedzieć, że tak naprawdę, no nie wiem, od drugiej połowy XX wieku pewne tematy zwolna zaczynają przenikać. To znaczy wcześniej jakby było takie mocne wyobrażenie, że literatura dla dzieci ma funkcję ludyczną, jest czwartą literaturą. Dzieci właściwie powinny głównie o takich wesołych, czy jakby ludowych, z ludowych źródłosłów. Chociaż przecież z drugiej strony, jak popatrzymy na baśnie, to nie jest też prawda do końca. Tak? Natomiast twórcy tacy profesjonalni, tworzący dla dzieci i w romantyzmie, i później w dwudziestoleciu międzywojennym, stopniowo puszczali jakby ten gorset taki, który trzymał ich w pewnych tematach i nie pozwalał im pewnych tematów, więc najpierw się pojawił w dwudziestoleciu międzywojennym coraz bardziej obecny psychologizm, a później stopniowo te tabu różne było łamane. I tak naprawdę, jeżeli literatura nie radziła sobie z tym, to znaczy, jeżeli literatura próbowała pewne rzeczy zakryć, to młodzi odbiorcy tak szukali tych tematów, to znaczy wtedy na przykład szukali ich w lekkiej, obyczajowej prozie, mówię o nastolatkach. Wtedy jakby czytali po prostu coś, co pierwotnie nie było do nich skierowane i tam znajdowali, nie wiem, taki erotyzm, który nie był na przykład akceptowany w literaturze dla dzieci. I wiele książek w dwudziestoleciu międzywojennym nawet, które pierwotnie były taką popularną literaturą dla kobiet, stały się po prostu książkami dla nastolatek. Także to się zwolna jakby zmieniało i rozszerzało. Jednocześnie nie można też myśleć o tabu jako bardzo, że też są podzielone głosy badaczy, ale chciałabym zaznaczyć, że są też tacy badacze, którzy mówią, że to jest bardzo jakby ważna, istotna granica, to postawienie wielokropku, to zastanowienie się nad tym, co jest trudne, co jest, poszukiwanie tej właściwej formy, żeby dotrzeć do młodego odbiorcy, że tak jakby tabu jest w pewnym sensie też jakimś wyznacznikiem no, takiej naszej wiedzy o kulturze, tego co jakby jest istotne, dlatego też nie zawsze oczywiście ten główny, dominujący, teraz odczuwalny przez nas nurt, to jest łamanie tabu. Ale czasami to tabu coś nam daje, coś nam jakoś pomaga w czymś, w tym wyczuciu tego, co jest społecznie nienazwane,
jak to podrążyć, jak to sformułować. No myślę, że to jest nienazwane i może też wymagające aktualizacji, tak. Przeramowania, stale, prawda? Stale. Stale zdecydowanie. A jakbyś miała na przykład tak sięgnąć po taką literaturę naprawdę super najnowszą ostatnich kilku lat i w ogóle pomyśleć sobie o takich tematach, które jakoś są wiodące, mogłabyś to scharakteryzować odrobinę? To ja bym chyba właśnie zaczęła od nadmiaru, od tego, czego mamy za dużo, czyli jakby co nie jest zdecydowanie tabu. Więc takie główne tendencje, myślę o tym XXI wieku i widoczne w naszej literaturze polskiej, to jest na przykład sprawczość dziewczynek. Albo mnóstwo publikacji na ten temat, że dziewczyny do boju, że tu, że takie bohaterki, przywracamy tą historię. Albo życie emocjonalne, czyli emocje, nazywanie emocji. Mnóstwo publikacji na ten temat. Jeśli te tematy do siebie, czy na przykład klimat, troska o klimat, że tu powinniśmy zrobić to i to, żeby jakoś ocalić ten klimat. Jeśli te tematy wszystkie trzy do siebie dodamy, to wyjdzie nam chyba, że pod spodem jest bezsilność. Że to jest tym ukrytym takim wątkiem, który zresztą wybrzmiał w tym spektaklu, który widzieliśmy. To bezsilność, trudno jest się nam z nią pogodzić. Ponieważ twórcy dorośli, pisząc literaturę dla dzieci, projektują w jakiś sposób dzieciństwo. Oni by chcieli, żeby dzieciństwo tak wyglądało, żeby dziewczynki były sprawcze, żebyśmy wszyscy umieli nazywać swoje emocje i ładnie je sobie układać, żebyśmy się troszczyli o klimat. Ale pod spodem jest to właśnie niemoc, to, że nie zawsze potrafimy to zrobić, więc może tu gdzieś odniskuje się tabu, a na pewno jest ich wiele więcej, powiedziałaś o Bogu, i na pewno też jest to forma tabu. Ale w tych tematach trzech, które nazywasz, to od razu we mnie się rodzi taka refleksja przeniesienia tych tematów na grunt teatralny, że na pewno te spektakle, czy w ogóle projekty artystyczno-edukacyjne skupione na emocjach, próbie nazywania emocji, czy informowania dzieci o tym, jakie są emocje. I ten wątek ekologiczny, ja bym tak go nazwała, prawda, takiego, on się też na bardzo różne sposoby przejawia. Od spektakli po prostu o segregowaniu śmieci, do spektakli o dbaniu o wodę, o dbaniu o klimat taki bardziej ogólny, nie wiem, o trosce o przyrodę. Oczywiście są też naprawdę piękne egzemplifikacje i teatralne, i literackie tego wątku, ale tak myślę, że to są rzeczywiście takie tendencje, które jak myślę w ogóle o współczesnym teatrze dla dzieci, to też tam się przejawiają. Myślę, że ten temat sprawczości dziewczynek dla mnie na przykład wpisuje się w taką trochę szerszą konwencję na przykład odwrotów, reinterpretacji baśni, czy takich głównych, jakichś słynnych powieści, gdzie po prostu bohaterką staje się dziewczyna, jak w Akademii Pana Kleksa, prawda? Że nagle na przykład w Kielcach jest taki spektakl, gdzie dziewczyna jest bohaterką. Nie? Że to są rzeczywiście takie wątki, które... Też w ekranizacji, że dziewczyna tak, jest tak, bohaterką. Tak, to też słyszałam właśnie o tym. No właśnie, że to są jakieś takie tendencje. No i pod tym, rozumiem, świetnie się tutaj pod waliną sytuuje spektakl Anity i inne wątki. Powiesz trochę, Anita, o tym, że... Ja jestem super ciekawa, dlaczego w ogóle ten tekst, z czego to wynika i jak to było? Znaczy w zasadzie ten tekst właśnie przyszedł do mnie podczas szkoły po prostu, kiedy, bo jeszcze wspomnę, że Włosy Mamy to jest mój dyplom, czyli taki debiut w teatrze. I, no i w zasadzie akurat tych autorów też znałam i gdzieś te książki mnie bardzo ich poruszały, a między innymi ta, więc najpierw przyszła książka, a potem właśnie podczas pandemii jakoś był odczuwalny bardzo duży w ogóle wzrost też zachorowań na depresję i po prostu... Tym bardziej ta potrzeba, żeby powiedzieć o tym temacie jakoś się pojawiła. Więc stąd ten temat. No ale tak okazało się, że nie jest to takie w zasadzie proste, żeby ten temat zrealizować w teatrze. No, dla mnie to jest w ogóle takie, wiesz, przyznam, w twojej historii fascynujące, że jednocześnie w sezonie, robiąc swoje dyplomy, zdecydowałaś się na Gapiszona Butenki. No raczej nie taki tytuł, który jest kontrowersyjny, czy porusza tabuizowane jakieś wątki. I Włosy Mamy. Więc tak myślę sobie, wow, w ogóle super debiuty. Takie z takich dwóch różnych stron. Też ciekawa jestem właśnie a propos, jak powiedziałeś, że to nie było takie proste.
Jak widziałaś te różnice, nie wiem, na przykład w przekonywaniu dyrektorów tych instytucji, jakiejś w ogóle w pracy zespołowej? Tak. No właśnie o to chodzi, że wysyłałam na początku maile z propozycjami różnych tematów, no bo tam były Włosy Mamy, były też inne tematy. No i często dostawałam po prostu odpowiedzi, że dyplom fajnie, zapraszamy, ale najlepiej, żeby to była baśń albo lektura, albo po prostu coś właśnie jeszcze innego. No i dlatego bardzo się ucieszyłam, kiedy jednak dyrektor Banieluki powiedział, że okej, zgadza się, na Włosy Mamy. Więc jakby to nie jest tak, że to była pierwsza instytucja i od razu powiedzieli tak, Włosy Mamy, depresja, świetny temat, robimy. Nie. To było wiele maili. Tak. No i to był pierwszy moment. A drugi taki moment, kiedy poczułam, okej, nie każdy chce o tym mówić, nie dla każdego jest to wygodne, było to spotkanie z zespołem aktorskim i z twórcami, bo okazało się, że właśnie tym bardziej po pandemii, kiedy właśnie każdy miał jakieś tam, albo większość osób miał jakiś taki czy inny problem z tym, że jednak no właśnie z tym, jak się czuliśmy. Nie każdy chciał na takie tematy mówić. Już wiele osób mówiło, nie, no błagam, zróbmy coś wesołego po prostu. I może trochę upraszczam, ale w jakiś sposób. Poza tym wiele osób miało obawy, że to jest trudny temat jeszcze dla dzieci, w związku z czym możemy komuś zrobić po prostu krzywdę tym spektaklem. Ale zaradziliśmy w ten sposób, że też mieliśmy spotkanie z psychologiem i myślę, że bardzo wszyscy przepracowaliśmy ten temat. No i trzeci taki moment to była premiera pedagogiczna, kiedy przyszedł właśnie najtrudniejszy chyba widz, czyli nauczyciele i nagle okazało się, że poruszamy bardzo kontrowersyjnego tematu i nauczyciele po prostu w zasadzie podzielili się na takich, którzy mówili, że super, że poruszacie ten temat, bo jednak jest potrzeba, bo jest właśnie coraz większa zachorowalność, bo te telefony zaufania też zostały wycofane i tak dalej. Więc, a druga połowa mówiła, no błagam, taki temat dla dzieci, po co w ogóle mówić takie rzeczy dzieciom i w ogóle kto później z nimi ma o tym porozmawiać, przecież nie możecie ich tak zostawić. My mówiliśmy, no właśnie, to jest wasze zadanie, żeby teraz o tym porozmawiać. My też przygotowywaliśmy materiały, które miały pomóc nauczycielom, więc okazało się, że no nie jest to takie proste. No ale ostatecznie jakby teraz, kiedy spektakl jest grany, podobno jakby dzieciaki przyjmują to i nie mają problemu z tym, że jest taki temat, nawet gdzieś tam myślę, że część czuje przestrzeń, żeby właśnie później porozmawiać. Więc to były takie trudne momenty, powiedzmy, w przetworzeniu. Dzięki za ten głos. No, tak też... Wszystkie te i momenty, o których powiedziałaś, tak sobie myślę, że to są jakieś takie typowe kroki w poszukiwaniu po prostu instytucji, czy w ogóle sposobu na zrealizowanie jakiegoś tekstu, czy jakiegoś tematu, wokół którego chce się pracować. I też tak sobie myślę, że w tym geście wzięcia na warsztat takiego tytułu z poważnym tematem, trudnym tematem, no jest po prostu też odwaga iluś osób, które za tym stoi, prawda? Że to, rozumiem, po pierwsze twoja, że ty chcesz, zaraz też cię o to zapytam, ale też właśnie dyrektora, który mówi tak, chcę to zrobić, to też jakoś rozumiem, że musi się, ja sobie mam taką fantazję, że żeby zrealizować taki tytuł, to po prostu musi się spleść bardzo wiele życiorysów osób, dla których ten wątek, akurat tutaj depresja, ale myślę też o różnych innych wątkach, po prostu jest istotny i mówią tak, staniemy za tobą, artystko, i pomożemy ci zrobić wszystko, żebyś miała szansę właśnie poszukać tej formy dla takiego tematu. Powiesz, dlaczego ty sięgnęłaś właśnie po Włosy Mamy? Znaczy, jeżeli chodzi o ten temat, no to tak jak mówię, on gdzieś po prostu... moi znajomi mieli wiele takich doświadczeń, że właśnie albo było w chorobie, albo na przykład mieli rodziców, którzy chorowali na depresję i widziałam po prostu, jak bardzo to na nich wpływa, na ich życiorys, na to, jak funkcjonują właśnie w życiu dorosłym, to jaką mieli na przykład przeszłość. Więc jakoś tak po prostu no, był to temat mi bliski zwyczajnie, i moim gdzieś tam przyjaciołom, więc stąd ten temat po prostu. Jeszcze cię zapytam o ten sposób poszukiwania formy wyrazu. Mhm. Dlatego skąd w ogóle pomysł na taką przestrzeń, na taką też adaptację tej historii, prawda? Bo też jesteś autorką adaptacji, to nie jest tekst jeden do jednego przeniesiony na scenę.
Znaczy, jeżeli chodzi o formę, czyli ta przestrzeń włosów i tak dalej, no to tutaj ilustracje bardzo mnie zainspirowały po prostu. Jakby w zasadzie zaczęłam od tego, że właśnie wzięłam ilustrację, nie tekst, tylko właśnie ilustrację i zaczęłam myśleć, jak przenieść tę przestrzeń na scenę. No i później to już były wszelkie próby tego, jakby jak znaleźć najlepszy materiał, który będzie się poruszał tak, a nie inaczej. Pewne rzeczy też wychodziły dopiero na próbach, jak możemy z tym funkcjonować, więc tak. A jeżeli chodzi o samą adaptację, samą historię, no to właśnie gdzieś tam zmagałam się z tym w zasadzie, no bo w samej książce mamy po prostu dziewczynkę, która faktycznie wchodzi w świat włosów i szuka swojej mamy, ale jakby nie ma tych wszystkich bohaterów, tych ptaków, tych kudłaków i tak dalej. No i po prostu w jakiś sposób... Wydawało mi się, że ci bohaterowie są potrzebni, żeby też, wiadomo, pchać te trochę historie dalej, żeby też pomimo tego, że jest właśnie przez to, że jest trudny temat, forma też nie jest łatwa, żeby jednak były wydarzenia, za którymi możemy podążać. Więc stąd taka decyzja przy adaptacji. Dzięki. Paweł, to no pewnie, zapraszam bardzo. Ja tylko odbiorę, bo to jest dla mnie bardzo ciekawe. Chciałam powiedzieć dosłownie chwileczkę, króciutko o książkach, że te książki wychodziły w latach 2000 w Norwegii i one, wiele z nich było tak naprawdę na zamówienie konkretnych instytucji. Nie wiem, jakaś Rada Zdrowia Psychicznego norweska na przykład zamówiła włosy mamy. Nie do pomyślenia w ogóle w Polsce. Ale gdy one zostały przełożone... Nawet do tej pory jest nie do pomyślenia, tak, w Polsce. Ale gdy one zostały przełożone w połowie mniej więcej lat minionej dekady, to dokładnie taki sam był odbiór. W tej chwili przeważa już odbiór pozytywny, ale część ludzi mówi, o, jaka fantastyczne książki, pokazujmy je dzieciom, ważne tematy, bardzo istotne. A część mówi, okropieństwo, jak można to w ogóle pokazywać dzieciom. Czyli tu jest też taka przestrzeń tabu, że jakby ta forma, jest zawsze taki procent ludzi, nie wiem, wejdziemy na fora internetowe, lubimy czytać czy cokolwiek, zaczniemy czytać o tych książkach, to zawsze się znajdzie kilka takich głosów, absolutnie tego nie można czytać dzieciom, pokazywać dzieciom. Tak, ja mam też podobne doświadczenia, jak już jesteśmy w tym temacie, to może tak też gwoli zarysowania pewnego kontekstu powiem, że książka Grodale i Svenany Husa, to jest taki duet norweskich, prawda, autorów i ilustratorów, którzy pracują ze sobą i w Polsce wyszło kilka książek ich duetu. Ta Włosy Mamy jest jedną z nich. Oprócz tego też polecamy taką książkę Grzeczna. Marta, tak, Grzeczna, chcesz przemówić? Głos. Tak, tak. Grzeczna, Zły Pan jest jeszcze i wojna. Wojna. I wojna. I właśnie Zły Pan jest o relacji przemocowej ojca z synem, syna z ojcem. Grzeczna jest taką historią o dziewczynce, która była tak grzeczna, że zniknęła w ścianie. I to jest taka książka, która najczęściej jest wystawiana w teatrze. I to jest bardzo ciekawe, bo jak czyta się interpretację, to jest książka o molestowaniu seksualnym, co też teatr akurat, nie, ja nie znam takiego w każdym razie sposobu interpretowania tego. A Wojna, która jest o rozwodzie rodziców, w ogóle jeszcze, a nie, przepraszam, tu właśnie w Akademii był dyplom z połączenia tych trzech tytułów, o których mówiłam przed chwilą. Mateusz Przyłęcki jakiś czas temu zrobił je we trzy właśnie, szukając połączenia właśnie takich jakby pewnego napiętrzenia trudnych tematów. A Zły Pan też był robiony w Teatrze Andersena w Lublinie. Tak trochę to pokazuje, żeby pokazać, że naprawdę te połączenia między współczesną literaturą a teatrem są bardzo, bardzo intensywne. Dzięki za ten głos. A Paweł, chciałam tobie oddać głos. Wiesz, w tym drugim punkcie, który poruszyła Anita, ciekawa jestem, czy to jest właśnie jakoś też sprzężone z tym tematem, o którym sam też myślałeś. Myślę sobie, że ten wątek, w którym... No, aktorzy w teatrach instytucjonalnych nie są w tej komfortowej sytuacji, że mogą zbyt często powiedzieć, wiesz co, ja nie mam ochoty zajmować się tematem depresji. Naprawdę, po prostu nie. I tak myślę sobie o tej właśnie odwadze też wyjścia z tym tematem do kogoś, konieczności czy potrzebie zbudowania atmosfery bezpieczeństwa i otwartości i jeszcze właśnie zaproponowania takiej formy artystycznej, w której to będzie możliwe do przetworzenia. Chciałam, żebyś się podzielił w tym temacie swoimi refleksjami, jeśli to jest...
No właśnie, bo to trochę się jakoś zrymowało z tym, co powiedziałem na początku i z tą przestrzenią, w której jesteśmy w stanie w sposób zupełnie wolny funkcjonować jako artyści. I wydaje mi się, że tutaj warto by było zaznaczyć ten wątek, powiedziałbym, społeczny, jakiś mentalnościowy, który zauważam, że jest zupełnie inny w różnych miejscach, w których pracuję. I takim najlepszym przykładem tego był spektakl Kukułka, który zrobiliśmy w koprodukcji z Figurentheater Wildevogel, z Łukaszem Kosem, z duetem Lehmann und Wenzel. I pracowaliśmy, to jest taki projekt, który wynikał z takiego długoterminowego projektu, który się nazywał Biotopia, który był w zasadzie takim antropologizującym projektem, który miał odpowiedzieć na pytania w ogóle o to, czym jest wolna sztuka teatralna, głównie w dzisiejszym świecie, i który się składał z różnego rodzaju dyskusji panelowych, z różnymi ludźmi, improwizacji teatralnych poczynionych na przełomie tam paru lat, zarówno u nas w Solnikach, jak i w niemieckim Lipsku. No i potem to jakby ewoluowało w jakiś dziwny, fikcyjny dokument, który zrealizowaliśmy też pomiędzy Solnikami a Lipskiem. Ale do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że w tym fikcyjnym dokumencie występują sceny, które odwołują się do miejsca, które próbujemy zrekonstruować, miejsca jakiejś takiej wyimaginowanej zbrodni, i tam zbieramy artefakty, które później w drugiej części spektaklu staramy się ożywić, staramy się stać ludźmi, którzy funkcjonowali wśród tych artefaktów, a dalej to idzie w jakąś tam improwizę w jakimś ciemnym lesie. No i w każdym razie ta druga część, gdzie my się stajemy tymi ludźmi, to jest jakoś Łukasz Kosto tak poprowadził nas w swoją fantazję, która była bardzo kusząca od strony aktorskiej, gdzie w zasadzie te postaci są takie bardzo, powiedziałbym, grubą krechą zarysowane, i tam się pojawiają jakieś takie dziwactwa, ktoś tam, jakaś babcia nosi garba, tam ktoś robi zeza, ktoś się w jakiś inny dziwny sposób zachowuje. No w każdym razie dalej idąc, to się rozpada i wchodzimy w ten ciemny las, gdzie znowu te artefakty zaczynają żyć swoim życiem, i tam gdzieś jest cytowana jakaś historia z Zabłudowa, gdzie w latach tam 50. czy 60. Młoda Jadwinia zobaczyła Matkę Boską i w jakiś tam sposób też jakaś figurka jest operowana. No i znowu, do czego zmierzam, Woltu. Chodzi o to, że czym innym okazało się tabu w Polsce, a zupełnie czym innym w Niemczech. Bo tam... W Niemczech Łukasz Kos, jeszcze w momencie, kiedy to robiliśmy, wiódł boje jakieś naprawdę krwawe z Fioną Ebner, która z nami współpracowała jako dramaturczka. No i o to, czy można tego garba zrobić, czy można tego zeza zrobić, czy to nie zostanie odebrane jako jakieś politycznie niepoprawne stanowisko tego spektaklu. Natomiast w Polsce to akurat niespecjalnie kogokolwiek, to nie budziło żadnych kontrowersji. Natomiast jak się okazało, kontrowersje wśród niektórych bardziej konserwatywnych widzów zaczęła właśnie ta scena z figurką Matki Boskiej, która gdzieś tam zaczęła krwawić, która, prawda, czy można, czy nie można. No i teraz jakby zmierzając do czego zmierzam, już odsłona trzecia. No to jak sobie wyobrażę teraz, że jako artyści chcielibyśmy respektować wszelkiego rodzaju przestrzenie, których nie powinniśmy dotykać, prawda, z obu stron, no to jaka przestrzeń zostaje nam do tej realizacji naszych intencji? Coś bardzo, prawda? Jakaś bardzo niewielka. No i teraz, gdzie jest ta przestrzeń, której realnie nie można dotykać? Prawda? I czy ona jest? No jest, to znaczy jest.
Wiecie, też obejrzałem bardzo interesujący wywiad z Johnem Cleese'em, twórcą legendarnej grupy Monty Python, który mówił właśnie o politycznej poprawności. Z mojej perspektywy grupa Monty Python, pomimo wszystkich swoich political incorrectness w tamtych czasach, ma większy wpływ na rozwój życia społecznego niż... nie wiem, no, wiele innych znakomitych działań. Aczkolwiek debata, która teraz się toczy o Monty Pythonie i w ogóle o ich poprawności politycznej w dzisiejszych czasach, no to jednak pozwala wyodrębnić grupę osób, która jest naprawdę przeciwna tego rodzaju humorowi. Ja to prawda? Tak, to rozumiem. Ja to rozumiem i to akceptuję. I jakby nie chciałbym wartościująco się do tego odnosić, tylko czysto opisowo. Natomiast odwołując się do tego wywiadu, który był bardzo interesujący, też mówił o tabu pewnym. No on tam powiedział, że polityczna poprawność to jest coś, co rzecz jasna zostało powołane do życia. Nie wiem, czy dobrze to ujmuję w słowa. Z bardzo szlachetnych pobudek. Po prostu są osoby, które nie są w stanie bronić się same. I my musimy też to respektować jako artyści i musimy zadbać o to, żeby po prostu nikogo nie sztyletować. Ale z drugiej strony są takie przestrzenie, w których polityczna poprawność staje się bronią, które zaczynają zagrażać samemu krytycznemu myśleniu. A krytyczne myślenie jest nieodzownym komponentem uprawiania sztuki i jeśli to też cały czas w jakiś sposób parafrazuję to, co John Cleese tam powiedział, jeśli my zatracimy w sobie umiejętność tego krytycznego myślenia, to w pewnym momencie obudzimy się w świecie Orwella. No i znowu, do jakiej konkluzji w ogóle może nas to doprowadzić? No, moim zdaniem konkluzja jest taka, że to, co jest bardzo istotne w sztuce, co jest clue w ogóle uprawiania sztuki, są intencje artysty, które są niemierzalne niestety i wymykają się takiemu opisowi, który można, wiecie, zawrzeć w jakiejś ustawie, nie? Co wolno, a czego nie wolno. I wydaje mi się, że nasze intencje są rzeczą tak esencjonalną i w tak istotny sposób jakby odnoszą się do tego tabu, o którym mówimy, że to jest pewnego rodzaju ten core taki, do którego ja bym się odwoływał. No. A to jest super. Ciekawe jestem, Anita, co ty myślisz o takim postawieniu sprawy? Też nie ukrywam, że trochę tu przechodzę przez to, że wiesz, przez po prostu jakieś tam doświadczenie Pawła, wieloletnie doświadczenie Pawła konkretnie do tego się odwołuję jeszcze w dużej mierze w Teatrze Niezależnym, w międzynarodowych projektach i twoje doświadczenie debiutów. No to tak, zacznę od tego, że zgadzam się, że zdecydowanie jakby te intencje są najważniejsze, ale właśnie pamiętanie o tym jest trudne, bo faktycznie jakby ja przy chociażby teraz tworzeniu włosów, no to na początku miałam straszny mętlik w głowie właśnie, jak mówić o tym temacie, żeby jakby wszystkich... Zadowolić. I właśnie i tych na widowni, i z osoby właśnie z takim problemem, i które nie mają takiego problemu, i rodziców, i dzieci, i psychologa, i tak dalej. I to po prostu narastało. I dopiero im dłużej jesteś w tym tych do zadowolenia, tak. I niczym kudłacze pojawia się coraz więcej w twoich włosach. Tak, dokładnie tak. I jeszcze biuro obsługi widza, które też zapukało w końcu na próbę, więc to było niezwykłe. Ale no właśnie już teraz po tym pierwszym doświadczeniu i tak dalej, no to myślę, że tak, że wtedy trzeba wrócić jakby do początku, do tego, jak się siedziało po prostu nad tą książką i nad tym tematem i właśnie pomyśleć, co ja chcę powiedzieć jakby też i jakie pytanie chcę zadać widzom, nie? Że po prostu taki powrót do właśnie tej intencji, tak. Zgadzam się 100%. Tak. Jeszcze... Wydaje mi się, że jest zawsze pytanie, a propos tego, jak wracamy do Monty Pythona, w jakim kontekście czasu jest to zrealizowane. No sztuka w ogóle nie istnieje, a już szczególnie teatralna, poza kontekstem czasu. No i to jest to pytanie, prawda? Też no, pytanie, jak dzisiaj sobie czytamy, wiesz, Murzynek Bambo w Afryce mieszka. Jaki to ma dzisiaj kontekst?
prawda, jaki miało kontekst w momencie, kiedy wiersz powstawał. No tak, to ja rozumiem, że ty też to co proponujesz, to też jest po prostu takie krytyczne myślenie i nieustanne aktualizowanie kontekstu społecznego, w którym jesteśmy, nie? I próba odpowiadania na to, ale też rozumiem to co mówi Anita, to co jest de facto jakoś dla mnie tym, co chciałam wyrazić, proponując ten może nieco patetyczny, ale naprawdę szczery dla mnie tytuł, właśnie te tematy poruszające, jakby wychodzące z serca i poruszające serca, bo myślę, że naprawdę na tym poziomie wielokrotnie odbywa się właśnie w teatrze, szczególnie w teatrze studenckim, w kontekście którego tu jesteśmy, czy w teatrze lalkowym, w teatrze formy, w teatrze niezależnym, komunikacja między artystą a widzem. I naprawdę w to bardzo wierzę. I też chcę powiedzieć, że ten nasz panel jest ostatni, czy nasze seminarium jest ostatnie, ale było dla mnie to też bardzo poruszające, jak byłam na promocji książki Marzenny Wiśniewskiej o solistach lalkarzach i tam pojawił się właśnie taki wątek, że to też jest grupa artystów, która właśnie, kiedy realizuje spektakle, no to realizuje je dlatego, że właśnie tak strasznie chce coś zrealizować po swojemu, ze swoich jakichś myśli, dlatego, że po prostu no zwyczajnie ma taką, nie wiem, potrzebę, nie? I myślę sobie, że to jest też ciekawy wątek tego, w jaki, jak to, co chcemy jako artyści, spotyka się z instytucją, społeczeństwem, oczekiwaniami, machiną i jak sobie z tym radzimy właśnie wobec tej świadomości, że okej, dobrze, temat może być jedną z przestrzeni tabu, ale też to, jaki środek artystyczny znajdziemy na powiedzenie tego tematu. To jest kwestia narzędzi, bo no jeśli właśnie mówisz o solistach, lalkarzach i odnosząc to do tego, co wcześniej powiedziałaś o tym, że spotykasz się z jakąś grupą ludzi i musisz je zarazić swoją odwagą, prawda, na zrobienie jakiegoś albo nawet tematu. Dać im trochę swojej odwagi. Nie albo wiem. Dać im albo trochę oni swojej ci dadzą odwagi. No tutaj, jeśli chodzi o narzędzia, prawda, robienia, jeśli spotykasz się sam ze sobą w przestrzeni, w której po prostu budujesz jakieś formalne środki do opowiedzenia historii, to w ten czas, że tak powiem, zupełnie inaczej się to komunikuje też w samym procesie pracy. Znaczy, no nie musisz przekonywać swoich lalek do tego, żeby przekraczały, wychodziły poza swoją, prawda, strefę komfortu i żeby współpracowały. Chociaż z nami takich, no co będą, że chyba co będą w ten sposób rozmawiać. No, ale prawda, to jest skazane na sukces, bo ja już widzę w waszych oczach, że rozumiecie, o czym mówię i że pójdziemy w to razem. Nie? Jest duża szansa, natomiast w tej przestrzeni już trochę jest trudniej czasami. Czasem łatwiej, czasem trudniej. Anita, tak zapytam ciebie, skieruję się jeszcze do państwa, że jeżeli macie jakieś pytania albo na przykład inaczej wyobrażaliście sobie mówienie o tym temacie i właśnie chcecie coś powiedzieć, to będzie też na to przestrzeń. Ja tu zaraz jedno zadam jeszcze pytanie i oddam państwu głos, jeśli macie ochotę, to bardzo też. Albo podzielić się tym, co myślicie o spektaklu, to też jesteśmy na to w otwartości. Ale tak jeszcze chciałam cię, Anita, dopytać, kiedy państwo będą myśleć nad swoimi głosami. O twoje chęci do kolejnych realizacji, trochę o plany, trochę właśnie te doświadczenia, właśnie tytułu, który jest łatwy, a jak widzę ważny dla ciebie i tytułu, który no, jak rozumiem też jest ważny społecznie i no właśnie, bo też mówisz o tym, że temat depresji nie jest twoim tematem, który przerabiasz teraz w teatrze, nie zapraszasz ludzi, żeby pomogli ci opowiedzieć o doświadczeniu, które jest twoje, to jest jeszcze inny rodzaj, nie, robienia teatru. Ciekawa jestem, jak myślisz właśnie o takim swoim planowaniu kariery. No bliżej mi, nie ukrywam, do tego drugiego tytułu, czyli do włosów, że jednak czułam większą satysfakcję jednak z tego, kiedy czułam, że poruszam się naprawdę jakimś takim ważnym temacie. Znaczy w Gapiszonie też to nie jest tak, bo jakby sam autor był na mnie ważny, czyli Butenko i tak dalej i to też robiłam z serca, ale jednak po prostu... Zwyczajnie taki temat trudniejszy wydał mi się gdzieś tam ciekawszy teraz, kiedy patrzę sobie na te dwie rzeczy. I myślę, że chcę szukać właśnie takich tematów. No chociażby teraz myślę właśnie o, bo będę realizować właśnie po prostu spektakl na temat wojny, więc tym bardziej jakby wydaje mi się, że teraz mówienie o tym temacie jest niezwykle trudne i cały czas się bije z myślami, no bo jakby... Nie, z jednej strony
jak mówić... Powiedz, możesz trochę powiedzieć więcej, tak, bo to tak, chyba tak, już nie tak. jest tajemnica, nie? A to jest super ciekawy temat. Także... Tak, no to będzie realizacja w Teatrze Gulliver i jest to w zasadzie współpraca ze twórcami z Ukrainy, z kompozytorką Bogdaną Frojlu, która właśnie pisze muzykę do tego. I w zasadzie tworzymy taki koncert, spektakl, połączenie w zasadzie. Zobaczymy jeszcze, co z tego wyjdzie. No ale właśnie cały czas... No i na podstawie, przepraszam, tak, to wtrącę, tak, na podstawie tak, tekstu Wojna, która zmieniła Rondo, tak. też takiej właśnie ukraińskiego tekstu z wspaniałą adaptacją Mariusza Gołosza, prawda? Tak, tak, dokładnie. I właśnie kiedy z Mariuszem wzięliśmy tę książkę, bo od tego się zaczęło, no to zastanawialiśmy się w zasadzie, no dobra, powiemy o wojnie, kiedy no w jakiś sposób no nie dotyczy nas bezpośrednio, w sensie dotyczy naszych sąsiadów, ale no nie wiem, jakby zastanawiam się, czy ja mogę się postawić w takiej roli, żeby mówić co do osób z Ukrainy o wojnie, gdzie ja w sumie nie przeżyłam tego. No bardzo długo się zmagaliśmy i w końcu, w końcu gdzieś tam doszliśmy do jakiegoś takiego kompromisu w tym wszystkim, że będziemy po prostu mówić w ogóle o pamiętaniu, o tym, co się dzieje. I no bo to jest coś, co mnie też boli, że w jakiś sposób, mimo że się mówi o tym temacie, ale jeżeli jest się w jakiejś takiej bańce informacyjnej swojej własnej, ale wiele osób już, mam wrażenie, że z każdym tygodniem co jakoś tak trochę ten temat odchodzi. Słabnie, słabnie. Tak jak twój głos teraz. Tak, tak. Więc tak, więc no jeszcze jesteśmy właśnie w trakcie myślenia właśnie i tworzenia i gdzieś tam projekty scenograficzne się pojawiają, ale no ale właśnie jak mówić o takim temacie i tym bardziej, że muzyka, która powstaje, jest dosyć taka ciężka, bo Bogdana jakby tworzy z Ukrainy, podsyła mi te kawałki, więc no właśnie. Jak pozwolić usłyszeć polskim widzom głosy z Ukrainy, tak. będąc polską artystką, tak, to też tak, jest tak. totalnie wyzwanie. Tak. Sprawdzę u Państwa na widowni chęć podzielenia się albo zadania pytania, podzielenia się refleksjami, zadania pytania. Ja to zrobię. Nie, ja to zrobię. Słychać? Nie, bo wiesz co, masz na grybę, wiesz? Okej. Anitko, do ciebie pytanie. Tak, Anitko w szkole nazywamy, tak? Pokój 109 przez 1 i bot się kłania. Mam takie pytanie, zrodziło mi się teraz podczas tej dyskusji. Czy były tematy, o których myślałaś przez moment, ale je odrzuciłaś? Jakby nie zdecydowałaś się podjąć ich w trakcie na przykład swojej pracy w szkole, albo o których myślisz, że nie jesteś na nie gotowa, że to są takie twoje te cienie jeszcze? Tak, ale w zasadzie to nawet nie chodzi czasami o temat, tylko raczej mam na przykład temat, który bardzo we mnie siedzi, czyli Lila Veneda w ogóle, którą robiłam jako scenariusz w szkole. I jestem z tego scenariusza zadowolona, ale na przykład nie dotknęłabym tego tematu jeszcze w teatrze, w sensie tego twórcy, bo czuję, że to jeszcze nie ten moment po prostu, że jeszcze chciałabym nabyć więcej doświadczenia. Ale taki temat... chyba ta wojna jest teraz takim wyzwaniem, że tutaj długo myślałam nad tym, czy w ogóle się zgodzić na to, żeby wziąć w tym udział. Paweł, a skoro już Monika zadała to pytanie, to chciałabym też to wykorzystać i zapytać ciebie. Czy masz taką teatralną przygodę, gdzie podjęcie jakiegoś tematu, nie wiem, was przerosło jako grupę ludzi, albo może bardziej myślę o tym w kontekście poszukiwania formy, że na przykład formalnie pojawiało się coś takiego, czy w procesie pojawiło się coś takiego, że to było po prostu wszystko jakoś dla ciebie za dużo, albo właśnie dla grupy za dużo i nie doszło do premiery? Do premiery nie doszło bodajże raz lub dwa razy, ale nigdy nie było to spowodowane jakby sprawami procesowymi, które nas przerosły, czy tematy nas przerosły. Tematy przerastają nas zawsze. W
w trakcie każdej realizacji i to nie jest specjalnie no nic nowego. Niezależnie od tego, czy robimy dla dorosłych, czy dla dzieci, to nas zawsze przerasta. Natomiast no, z takich bardziej lub mniej prozaicznych sytuacji to wynikało. Przerosła nas sprawa po wyborach w Białorusi, gdzie po prostu zaczęło się dużo dziać w kontekście buntu społecznego, a mieliśmy plan, żeby pracować z takim tandemem artystów białoruskich właśnie. Do tego to się zbiegło jeszcze z pandemią i bardzo były wtedy duże obostrzenia i ten kontekst wtedy nas przerósł po prostu, bo nie mogliśmy się spotykać, nie mogliśmy zrealizować spektaklu, który już był no, bardzo mocno posunięty w sensie i finansowania, i w sensie organizacyjnym, i w sensie koncepcyjnym. No i gdzieś tam z jakiegoś braku finansowania też się zdarzyło, że po prostu coś nie zostało zrealizowane, ale nigdy to nie było związane z tabu jakimś, czy cieniem, czy czymś, czego nie chcieliśmy dotykać. No, tak to wyglądało. Marta, a w literaturze masz jakąś taką myśl o książce, która tak bardzo wyprzedzała swoje czasy, że dopiero potem można było ją spokojnie czytać, albo myślisz o czymś na rynku wydawniczym, co teraz jest totalnie odpychane? Wiesz co, tak myślę sobie w tej chwili o takiej autorce, którą znalazłam przy okazji zajmowania się picture bookami na temat wojny, i to nie jest polska autorka, Kate Milner. I w jej publikacjach znalazłam bardzo ładna, przejrzysta ta książka, na którą pracowałam, jest bardzo ładna, przejrzysta książka o migracji, prowadzona taka bardzo czysta w formie, prowadzona z perspektywy matki, która będzie musiała z dzieckiem wyruszyć tą migrację. Ona jakby opowiada, co się może wydarzyć, mówiąc, będą piękne, będą rzeczy ciekawe, będą rzeczy trudne, będziemy wiedzieli, gdzie mamy spać, ale wreszcie znajdziemy dom, w którym będzie nam bezpiecznie, czyli jakby przedstawia blaski i cienie tej podróży. I oczywiście tematów migracyjnych jest mnóstwo, teraz mamy drugi rzut, będziemy mieli prawdopodobnie, bo po 2016 mieliśmy pierwszy, ale w jej dorobku znalazłam taką książkę o bezdomności dziecka i zastanowiłam się, czy widziałam coś takiego w polskiej literaturze i chyba nie. I to nie jest jeszcze przetłumaczone. To była również bardzo taka prościutka, czysta w formie książka. Więc na pewno są takie tematy, bo to jest tak, jak tu Paweł powiedział, kulturowo. Pewne rzeczy kulturowo dla nas są jeszcze tabu, a już gdzieś indziej istnieją. Więc na pewno takich tematów trochę by się znalazło. Dziękuję. Zerknęłam w międzyczasie na telefon, żeby zobaczyć godzinę i widzę, że czas naszego spotkania po prostu dobiega końca. Ja na przykład mam niedosyt. Mam nadzieję, że Państwo też trochę macie niedosytu. I chcę Wam bardzo podziękować. Dla mnie pojawiło się dużo super ciekawych wątków i dziękuję za takie szczere dzielenie się tym tematem tabu. Jakoś sama jestem wokół tego wątku wypływania z serca, ale dziękuję, że pomogliście mi to skomplikować i że ten obraz stał się, jak myślę, pełniejszy i dla mnie samej dużo bardziej ciekawszy. Także dziękuję.